Nie gubię się. No ej, poczekaj. Teraz jestem grzeczny. Jak straciłem swoje konto na Twitterze za 50 tysięcy dolarów? Domniemany 50 tysięcy dolarów, ale wcale nie chodzi o konto Włodka. Wyceniłem twoje konto. Ile? 29 zł 37 groszy. Jest pan, który był właścicielem konta na Twitterze, samo N, literka N. I nazywa się Naoki Hiroshima. Takie konto, ja jestem w stanie już uwierzyć na słowo, jest warte bardzo, bardzo dużo. No to konto było warte 50, bo już faktycznie dostało takie oferty. I to konto było totalnie nieaktywne, on go w ogóle nie używał, jak mniemam. Czekał, aż ktoś mu zaoferuje taki hajs, że wreszcie stwierdził. Tak. Mamy teraz zajebistą ofertę od kostek rosołowych. Jesteśmy na finalizacji w ogóle sprzedaży LS-a. Lekko zrosołowane, ale to jeszcze spokojnie. Damy znać. Ale naprawdę gruby hajs. Gruby hajs. Więc mamy nadzieję, że cieszycie się naszym szczęściem. I co się stało? On został zaszantażowany dosłownie, w zamian za swoje konto na GoDaddy. To jest taki serwis, który ci... Hostingowy. Chyba jeden z najpopularniejszych w Stanach. Ogólnie ogarnia twoją stronę, GoDaddy. Gość dostaje powiadomienie, że twoje hasło zostało zmienione. Sobie myśli, o kurde, jak to zmienione. Ten gość, który go zhakował, kontaktował się z nim non-stop i mówi, że okej, jestem w posiadaniu twojego konta na GoDaddy, teraz daj mi swoje konto na Twitterze, czyli tam kliknij, że okej. Tak. To ci oddam tamto. To ci oddam tamto, bo tamto jest bardziej warte i tam jest twoja karta kredytowa. I do tego jeszcze dochodzi PayPal. Gość znał cztery ostatnie cyfry jego karty kredytowej. To się wyświetla czasem. To PayPal dał gościowi cztery ostatnie cyfry. Tak. Najpierw zadzwonił do PayPala, użył jakichś tam trików, że coś tam, zgubiłem moją kartę i oni mu podali cztery ostatnie cyfry i mu podali i później do GoDaddy z tymi czterema ostatnimi cyframi zadzwonił. Ej, to jest straszne. Dzień dobry, bo zgubiłem moją kartę kredytową, ale na szczęście pamiętam cztery ostatnie cyfry. Czy możecie mi podać hasło do mojego konta? Tak, a oni mówią, że tak, możemy, ale musi pan powiedzieć nam dwie pierwsze z całego właśnie tego ciągu cyfr. I co jest najbardziej przerąbane i do czegoś najbardziej ten pan oszukany przyczepił. Konsultant przy telefonie czekał, aż on dobrze trafi. 2,7? Nie. 3,9? O, trzy dobrze, a jaka ta druga? Śmieszne jest to, że goś zgadł za pierwszym razem, ale konsultant powiedział, że będzie mu pozwalał próbować, aż on zgadł. Zdobędziesz mail czyjś? To już może wszystko ci resetować, bo on zapomniałem mojego hasła, to wyślijcie mi na mail. Wysyłają na mail i tam masz wszystko i tu jest pana login, tu jest pana hasło, tu proszę sobie zresetować, wszystko jest git. Mamy nadzieję, że się podobało i polecamy się na przyszłość. Od początku do samego końca przeczytajcie, bo jest naprawdę ciekawy i mam nadzieję, że wniesie trochę takiego bezpieczeństwa do waszego życia. Ale to jest niesamowite, bo w końcu nie odzyskał tego konta komputerowego. On gadał cały czas z tym hakerem i on mówi, że no to gościu, ja ci to wszystko powiem, jak ja to zrobiłem. Yep. On to wszystko później opisał w tym artykule. Smutna historia, prawdziwa historia. I najlepszy jest komentarz tych trzech firm, czyli GoDaddy, PayPal i Twittera. My nie będziemy tego komentować, oczywiście bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. GoDaddy to jest bezpieczeństwo bardzo ważne, tak, bardzo ważne. Będziemy sprawdzać tą sprawę, a okazuje się, że po prostu jeden konsultant, jasne, że to jest wina tak naprawdę jednego człowieka, my używamy mega przestarzałych metod logowania się. Znaczy nie, dalej są hasła. To, że ktoś tam hakuje sobie, to jest jedno, a dwa, to, że dzwoniąc do firmy i prosząc o hasło, zresetowanie. Tak, ja to ja i tak dalej. Proszę mi podać moje hasło, bo nie wiem, bo zapomniałem i w ogóle jestem taki roztrzepany dzisiaj strasznie. Proszę mi. I oni podają to hasło przez telefon. Jeżeli na przykład ja jestem adminem, nie wiem, jakiegoś wielkiego fanpage'a i ktoś hakuje moje konto i dostaje się na ten fanpage Kanona i wiesz, i napisze account z siebie, wiesz, nikon dużo lepszy i wiesz, i już jest jakiś problem, więc to naprawdę to może z takiego prostego zhakowania może wyniknąć mega potężny problem. No właśnie, jak goś zhakował jego konto, to zmienił wszystkie dane osobowe. Tak. I później jak on dzwonił i mówił, że ej, moje konto jest nieaktywne, to ale... mówi, a to nie jest pana konto. W ogóle to było straszne. Jak można zmienić daną osobę? Wszystko można pozmieniać. Wszystko. Jak masz hasło, wszystko zmieniasz. A proszę pana, nie ma u nas konta. Po prostu trzeba tych pracowników uświadomić, żeby nie dawali. Jest. To jest takie proste, a nikt tego nie mówi. Tak samo proste jak najnowszy odcinek do kina, który jest pod spodem. Serdecznie polecamy. Na dole są właśnie dwa oscarowe filmy. Ratując pana Banksa oraz Sierpień w hrabstwie Osage. Ja nazywam się Karol Paciorek, to jest Włodek Markowicz. Nasze konta twitterowe to @WłodekMarkowicz, @KarolPaciorek. Nie hakujcie ich, ale możemy się tam spotkać. I właśnie pomyślałem, że zmienić żeby wynieść coś, to zastanówcie się nad swoim bezpieczeństwem internetowym. Tymczasem bądźcie lekko stronniczy. Koniec odcinka jest w tym momencie.